Ważna i potrzebna akcja. Gramy Tosia. To co? Łączymy się z Rafałem Siemaszko. Halo, halo, Rafał, czy my się słyszymy? Słyszymy się bardzo dobrze, witam słyszymy bardzo serdecznie. Słyszymy i widzimy. Cześć, miło Ci widzieć. Szkoda, że nie możemy na żywo porozmawiać, ale taki czas nastał. No niestety, takie mamy czasy, że koronawirus panuje i stadiony, konsulaty, różne miejsca, gdzie ludzie mogą się spotykać i odpoczywać, są zamknięte, dlatego niestety w takiej roli się widzimy. Ale mamy nadzieję, że to tylko jest przejściowe, że za chwileczkę się spotkamy i na stadionach, i u nas w Konsulacie Kultury. Jeżeli mowa o stadionie i też o kulturze, to zanim zaczniemy rozmawiać, mam taki krótki film, który chciałbym, żebyś i ty zobaczył, i nasi widzowie, żeby zobaczyli. Pozwolisz, że go oczywiście zaprezentuję. Oczywiście. Wiara nasza niezachwiana. Setki razy niosło się z żółto-niebieskich trybun. W tym trudnym czasie dla świata, Gdyni, Jarki, uwierzmy, że jeszcze będzie pięknie. Trzymam kciuki za nowego właściciela naszego klubu i deklaruję pełną gotowość miasta do wsparcia Arki. Mam nadzieję, że wkrótce znów spotkamy się na stadionie, by dopingować żółto-niebieskich. Wiem, że było ciężko, ale czas wrócić do walki o utrzymanie ekstraklasy w Gdyni. Wierzę, że wspólnie jesteśmy w stanie to zrobić. Korzystając z okazji, chcę podziękować Wam, drodzy kibice, za ogromne zaangażowanie i wsparcie, które okazujecie medykom. Wyrazy podziwu i wdzięczności przekazuję także Rafałowi Siemaszce oraz armii ludzi z wielkim sercem zaangażowanymi w pomoc dzielnej Tosi. Po raz kolejny udowadniacie, że hasło „Nigdy nie zostaniesz sam” nie jest pustym sloganem, a Arka to coś więcej niż klub. No właśnie, to oczywiście nasz prezydent, ale tutaj padło to, co jest clou naszej rozmowy. Pomagamy Tosi. To nas dzisiaj połączyło. Powiedzmy troszeczkę więcej, o co chodzi tym, którzy jeszcze nie wiedzą, co to za akcja. No dokładnie, tutaj ogromne wyróżnienie dla wszystkich tych, którzy starają się pomóc 17-miesięcznej Tosi w walce z rdzeniowym zanikiem mięśni, aby mogła normalnie funkcjonować i żyć. Także naprawdę nie spodziewaliśmy się takiego odezwu od pana prezydenta. Dlatego organizujemy takie akcje różne. Założone są grupy, na których prowadzone są licytacje różnych przedmiotów. Osoby dobrego serca zgłaszają się, przekazują swoje cenne pamiątki, różne rzeczy, które komuś mogą się przydać. Mogą wylicytować i wspomóc tym akcję. Rafał, my robimy w ogóle rzecz przedziwną, bo tak naprawdę łączymy kulturę ze sportem. Tutaj ja jestem w Konsulacie Kultury, ty jesteś po drugiej stronie, ale absolutnie związany z gdyńskim sportem. Natomiast pomyślałem sobie o tym, że akurat nasi widzowie, widzowie gdyńskiego Konsulatu Kultury, może niekoniecznie wszyscy są fanami piłki nożnej, niekoniecznie wszyscy doskonale wiedzą, kim jesteś. W związku z tym myślę, że dobrze byłoby cię przedstawić. Ale zrobimy to inaczej. To nie ty będziesz się przedstawiał, ale na to, żebyś się przedstawił, ja też znalazłem bardzo ciekawy, czasami nawet dosyć dowcipny materiał filmowy. Jeżeli zgodzisz, jeżeli mogę go pokazać naszym widzom, to pokażę. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że nie będzie nic tam takiego strasznego. Może coś wesołego będzie, także oglądajmy. To spróbujmy. Zobaczymy w takim razie, co nam z tego wyjdzie. O, tym razem na Facebooka się przerzucamy i zobaczmy ten materiał. I Siemaszko w 107 minucie strzelała 1-0. Siema to śledź, taki z krwi i kości. Napastnik, Stoczniowiec, chłopak z tego regionu, chłopak, który daje serce, chłopak, który dba o żonę, o swojego psa, odpowiedzialność. Rafał jest niesamowity chłopak, on jest dla mnie wariat, on biega jak piec na boisku. I dlatego ja kocham Siemaszko. Rafał Siemaszko, człowiek celebryta. W Czepku urodzony, gdzie się nie znajdzie, tam piłka mu spadnie. To jest cały Siemaszko, on cały czas czeka na swoją szansę. Siema, jesteś jak nasz prawdziwy Jezus w Riu. Nasz taki szatni Jan Paweł, drugi papież. Ma to swoje kółko na głowie. Stregowali bramki. Nalepa już do środkowej, uwaga! Gol! Rafał
Siemaszko cieszy się z bramki na 3-2. Rafał Siemaszko bohaterem. Cześć Rafał, ja może chciałbym trochę bardziej poważnie niż moi przedmówcy. Bardzo się cieszę, że zostałeś wybrany najlepszym sportowcem Gdyni i myślę, że jesteś odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. I liczę na to, że w kolejnych plebiscytach będziesz zataczał coraz szersze kręgi i za rok będzie to sportowiec Pomorza, później Polski i dalej kto wie. Tonight we honor the greatest player to have ever graced a football field. Turbo Siema. Odbierz tę statuetkę i nie rób tego, co zawsze. Wiesz, o czym mówię. Pazernie! Pazernie, uderz to! Zrób swoje! Pięknie ułożona stopa. Celebryta. To jest dopiero ładne. O, to były czasy właśnie. Kawałek dobrego materiału. Tutaj koledzy chyba fajnie to wszystko podsumowali. Ogólnie no tak, to były pierwsze spotkania nasze treningowe, mieliśmy testy wydolnościowe i tak chłopaki przyszli z kamerą, robili wywiady i tak się zastanawiałem, kurczę, czemu do mnie nie podchodzą, czemu ze mną wywiadów nie robią, skoro ja strzeliłem kilka goli, biorą wszystkich innych. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że materiał jest kręcony właśnie pod plebiscyt sportowca roku w Gdyni, także naprawdę bardzo miło było to zobaczyć. I te fragmenty, gole z takich naprawdę ważnych spotkań, również była bramka, którą pierwszą strzeliłem w Ekstraklasie. Także naprawdę super. Panie celebryta, wróćmy do tematu pomocy Tosi, czyli akcji Gramy Tosia. Na końcu powiemy o naszym wielkim finale, gdzie będziemy tak naprawdę licytować bardzo atrakcyjne fanty, ale z tego co wiem, ty już pewną licytację rozpocząłeś, także zakończyłeś. Myślę o tym medalu. Opowiedz troszeczkę na ten temat. No tak, ogólnie cała moja historia z tym związana, z całą tą grupą licytacyjną, pomocą, zaczęła się tak naprawdę od wylicytowania przepisów starszej pani, 92-letniej, miała taką książkę, zeszyt z przepisami swoimi i tak postanowiłem, że wylicytuję to i dostałem skan wszystkich przepisów na maila, także mogę gdzieś tam jakieś dania staropolskie dawne przyrządzać. Od tego się zaczęło. Później wystawiłem koszulkę na licytację, która poszła za 2000 zł. No i potem postanowiłem, że jednak ta pomoc powinna być trochę większa, bo naprawdę bardzo dużo pieniążków jest do zebrania, bo ponad 10 milionów, a kwota zebrana dotychczas nie była taka za wysoka i postanowiłem przekazać ten medal, bo wiedziałem, że ktoś bardziej potrzebuje tego niż ja, a to jest takie narzędzie, które może służyć do pomocy. Bardzo wysoka kwota do zebrania tak naprawdę. 10 milionów złotych to jest bardzo dużo i to myślę taka walka, która musi być bardzo intensywna i bardzo gorąca, żeby też z tego co pamiętam ten czas chyba jest ograniczony dosyć mocno, jeżeli chodzi o pomoc temu dziecku. No zgadza się. To wszystko musi być ogarnięte, zrobione do 2 lat, kiedy dziewczynka nie przekroczy tego wieku, gdyż takie są tam procedury w Stanach, w tych klinikach. I mówię, no to będzie straszna, mozolna praca, ale wszystkie ręce na pokład i miejmy nadzieję, że zbierzemy odpowiednią kwotę i mała Tosia szybko poleci do Stanów na leczenie. I z jednej strony mocno trzymamy kciuki, z drugiej strony robimy wszystko, żeby się w tę akcję włączyć, żeby ją jak najbardziej rozpropagowywać. Ten filmik prosimy naszych widzów, jeżeli będziecie to oglądać, puszczajcie go dalej. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, żeby wiele osób to zobaczyło i po prostu było w stanie pomóc małej Tosi. Gramy Tosia, wszystkie ręce absolutnie na pokład. Było troszeczkę o Tosi, było o pomaganiu. Ja na moment wrócił do twoich sukcesów, bo tak na tym iPadzie przewijam i przewijam w międzyczasie. I znalazłem jeszcze jeden bardzo ciekawy film. Pozwolisz, że tobie go zaprezentuję. Wprawdzie on nie jest od początku, tam gdzieś od środka, ale myślę, że się złapiemy i zrozumiemy kontekst. Momencik, bo tutaj musimy teraz technicznie troszeczkę to ogarnąć i powinniśmy za momencik widzieć ten film. Kontrowersyjne i zawsze jest okej. Okay. Przed Państwem dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury Larry Okej. Pamiętasz, mam nadzieję, tę ceremonię? Dokładnie pamiętam.
Dobry wieczór Państwu. Dziękuję organizatorom za zaproszenie, ponieważ dawno nie byłem zaproszony do takich rzeczy, że zacząłem przeczyć letni niepokój. Choć wolę jako odbierający niż wręczający, ale dobrej to. Lary miał dzień, ewidentnie. Laureatem plebiscytu kategorii sportowiec roku 2017 został and the winner is Rafał Siemaszko. Rafał. Rafał Siemaszko, to w jego ręce wędruje ta nagroda Pomorskiego Sztorma. Napastnik Gdyńskiej Arki. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejna statuetka w moich rękach, więc powinienem jakoś gotować sobie jakieś przemówienie. Ale tym razem jadę improwizując. Także... No co do Państwa powiedzieć? Sztorm Pomorze powiało kilka razy w tamtym roku, że na pewno w Gdańsku niektórym czapki spadały z głów. Bo kto by pomyślał, że taki mały krępy niebieskowy będzie hasał po wojsku i strzał bramki. Także dziękuję wszystkim, którzy oddali nam swój głos. Mistrzom promocji, czyli moim kolegom z drużyny, bo to dzięki nim jest właśnie ta statuetka. No i życzę Państwu wszystkim spełnienia marzeń i miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Zastopuję tutaj ten film. Duży chyba dystans do siebie masz, chłopie, z tego co obserwuję. No tak, nie uważam się za jakiegoś wielkiego piłkarza, wirtuoza w tej dyscyplinie sportu. No ale trzeba mieć dystans do siebie, bo to wtedy wszystko łatwiej przejść tak naprawdę. Mówię, tutaj też wszystkie te moje przemówienia były na tak zwanym freestylu i najpierw coś powiem, a potem pomyślę i dlatego to tak wyszło, jak wyszło. No to przede wszystkim, wiesz co, wyszło to bardzo naturalnie, a to jest chyba najważniejsze i to jest chyba podstawą. Pomagamy Tosi. Żeby Tosi pomóc, trzeba mieć bardzo dużo wiary w to, że to się uda, że ta akcja będzie miała sens. Żeby uprawiać sport na takim poziomie, na jakim ty go uprawiasz, też trzeba mieć dużo wiary i dużo samozaparcia. Skąd ty to samozaparcie brałeś, skąd je bierzesz? No wiadomo, że trzeba wyznaczyć sobie jakiś cel, prawda, do którego trzeba dążyć. I tutaj celem jest właśnie ta zbiórka dla Tosi. I każdego dnia ostatnio o tym myślę i próbuję dograć razem tutaj ze współpracy z konsulatem i z Maciejem Jabłońskim wszystkie szczegóły tej akcji, tak żeby wszystko poszło jak po sznurku. Także tak to wygląda. To chyba przyszedł czas, żebyśmy opowiedzieli, jak ten finał, jak ta puenta będzie wyglądała. A ta puenta, ten finał już 22 maja, czyli w następnym tygodniu. Zgadza się. 22 maja o godzinie 19 rozpoczniemy live ze studia konsulatu w Gdyni. Będzie organizowane spotkanie w FIFA. Zagrają Arka z Lechem Poznań. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Będą różne licytacje, cenne pamiątki. Ludzie piszą, że chcą oddawać właśnie na tą akcję swoje cenne zdobycze. Także naprawdę jest to ogromny odzew od wszystkich ludzi dobrego serca, bo wiedzą, że tylko razem wszyscy możemy dokonać tego, żebyśmy mogli wysłać to się do Stanów na leczenie. Ja tak, wiesz co, celowo cały czas ten wzrok przekręcam i się rozglądam, ponieważ tutaj obok mnie jest już przygotowana część tych fantów, która będzie na licytację. Nie wiem, czy my jesteśmy w stanie pokazać w tej chwili przynajmniej część tych rzeczy, które będziemy licytować. No właśnie, to są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, ale przede wszystkim rzeczy oddane z potrzeby serca na tę licytację. Państwa, naszych gości będziemy zapraszać i namawiać primo, żeby być z nami, żeby zobaczyć to spotkanie. I chyba nie tylko fanów futbolu, bo cel jest na tyle szczytny, że mam nadzieję, że każdy się będzie dobrze bawił przy tych rozgrywkach. No a sekundo, żeby wziąć udział w tej akcji, wylicytować
zbudować coś, co będzie ciekawą pamiątką, ale pieniądze idą przede wszystkim gdzie? Dla Tosi. Na leczenie. Także tutaj zapraszamy wszystkich fanatyków różnych dyscyplin sportu. Każdy coś znajdzie dla siebie, będzie mógł dołożyć swoją cegiełkę i wszyscy razem pchniemy ten samolot w górę, aby Tosia mogła wylecieć do Stanów na leczenie i wróciła zdrowa. Także trzymajmy za to wszystko kciuki, aby ta cała akcja się powiodła, bo naprawdę warto dać komuś szansę i nadzieję na życie. Powiem ci, że aż mam ciary, jak to zaraz powiedziałeś. Wow. Rafał, dzięki ci serdeczne za rozmowę, dzięki serdeczne za spotkanie. Widzimy się 22, widzimy się oczywiście na antenie, bo nie możemy jeszcze w realnym świecie. Dzisiaj spokojnego wieczoru tobie życzę, a państwa jeszcze raz wraz z Rafałem serdecznie zapraszamy, żeby przede wszystkim ten film puścić dalej, pokazać znajomym, rozpropagować go tak, żeby o Tosi, o małej Tosi jak najwięcej osób wiedziało. No i co najważniejsze, być z nami 22 i oglądać mecz. Będą rozgrywki, będą emocje sportowe, ale przede wszystkim wziąć udział w naszej aukcji, licytacji. To co? Gramy Tosia. Do zobaczenia niebawem. Cześć. Do zobaczenia.